Zastanawialiście się, co najczęściej Polacy wpisywali w zeszłym roku w wyszukiwarce Google? Dziś przedstawię wam odpowiedź na to pytanie. Numer 10. Meghan Markle, czyli obecna już żona angielskiego księcia Harry'ego. Polacy najczęściej wpisywali jej nazwisko pomiędzy 13 a 19 maja minionego roku. To właśnie 19. Para będąca na ustach wszystkich wzięła ślub. Co ciekawe, książę Harry nie był pierwszym mężem aktorki. W 2011 Markle poślubiła producenta Trevora Engelsona, jednak małżeństwo rozpadło się po 2 latach. By móc stać się częścią brytyjskiej rodziny królewskiej, 36-letnia wówczas Markle na 2 miesiące przed ślubem została ochrzczona i stała się członkinią Kościoła Anglii. Poza samym nazwiskiem młodej panny, Polacy często wyszukiwali je opatrzone hasłami wedding czy suknia. Numer 9. Nanga Parbat. W lutym minie rok od tragicznych wydarzeń na Nanga Parbat. Przypomnijmy, 25 stycznia 2018 polski himalaista Tomasz Mackiewicz wraz z francuską koleżanką po fachu, Elizabeth Revol, zdobyli jeden z najbardziej wymagających 8-tysięczników, Nanga Parbat. Niestety, sukces ten okazał się początkiem końca Mackiewicza. Mężczyzna oślepł, a kobieta zaczęła gorączkowo zastanawiać się, jak uratować siebie i jego. Zaczęli schodzić z góry i w pewnym momencie Revol musiała wybrać. Albo zejdzie sama, albo zginie. Zapewniona przez pakistański rząd o wysłaniu helikopterów, zeszła, zostawiając Mackiewicza za sobą. Jak się później okazało, na zawsze. Te tragiczne wydarzenia wywołały falę krytycyzmu i hejtu. Nagle okazało się, że każdy Polak jest specjalistą w dziedzinie himalaizmu. Warto też wspomnieć o bohaterstwie członków równolegle dziejącej się wyprawy na K2, którzy pośpieszyli Francuzce na ratunek. Numer 8. Claire. Odrobinę świeższy temat. Popularność tytułu najnowszego filmu Smarzowskiego zaczęła rosnąć pod koniec lipca, szczytową formę osiągając na przełomie września i października, czyli w okresie tuż po premierze Claire'u. Film szedł z hukiem na ekrany i nie schodzi z nich do tej pory. Nie będę się zbytnio rozwodził o samym filmie. Masa gazet czy programów telewizyjnych zrobiła to przede mną, serwując filmowi często niezamierzoną reklamę. Pod koniec listopada dystrybutor potwierdził, że w kinie film widziało już ponad 5 milionów ludzi, co sprawiło, że Claire zajął 3. miejsce pod względem liczby widzów wśród polskich filmów powstałych po 1989. Numer 7. Korona Królów. Pozostajemy w dziedzinie mediów i rozrywki, tyle że przenosimy się na srebrny ekran. Korona Królów, najlepsze notowania w wyszukiwarce odniosła wraz z początkiem zeszłego roku. Zbiegło się to z premierą serialu, która miała miejsce 1 stycznia 2018. Korona to taka polska odpowiedź na inny kultowy serial osadzony w epoce, tureckie Wspaniałe Stulecie. Akcja telenoweli osadzona jest w XIV wieku, po śmierci Władysława Łokietka, a o jej jakości może świadczyć choćby to zdanie wyrwane z jednej recenzji dostępnej na Filmwebie. Aktorzy w groteskowych perukach i doklejanych brodach wyglądają, jakby wybierali się na imprezę karnawałową albo na bal przebierańców. Nie wiem jak wy, ale ja zdecydowanie wolę Wikingów czy Grę o Tron. Numer 6. Kora Jackowska. Hasło Kora Jackowska Polacy najczęściej wpisywali w Google pod koniec lipca. Dokładnie 28 zmarła Olga Sipowicz, znana bardziej pod swoim scenicznym pseudonimem Kora lub wcześniejszym nazwiskiem Jackowska. Wokalistka miała 67 lat i chorowała na raka jajnika. Przez ponad 20 lat była frontmenką zespołu Manam. Przez wielu uważana za piosenkarkę o najlepszej dykcji, co nie dziwi, gdy posłuchamy takich hitów Kory jak Cykady na Cykladach czy Boskie Buenos. Artystka w 2011 została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nie kryła się ze swoją niechęcią do kościoła katolickiego, ale to najczęściej jej piesek Ramona był powodem, dla którego pisano o niej na portalach plotkarskich. Suczka była bardzo zżyta ze swoją panią. Po jej śmierci sama popadła w apatię i zmarła miesiąc po wokalistce. Numer 5. About You. 2 tygodnie po fali wyszukiwań Kory internauci z Polski najchętniej wpisywali hasło About You. To właśnie wtedy na polski rynek wchodziła ta platforma e-commerce. Nie siedzę zbytnio w rynku modowym, wobec czego musiałem się odrobinę dokształcić, przygotowując ten odcinek. W skrócie, About You to taka konkurencja dla Zalando i trzeba przyznać, odnosząca niemałe sukcesy. Ten internetowy sklep odzieżowy powstał w 2014 i już po 4 latach zaczął osiągać roczne wartości obrotów sięgające ponad 1,5 miliarda euro. Jeszcze nic tam nie kupiłem, ale kto wie. Numer 4. Tomasz Mackiewicz. Wracamy do tragedii ze zbocza Nanga Parbat. Internauci dużo chętniej niż samą nazwę góry wpisywali właśnie nazwisko polskiego himalaisty. Często zestawiali je z nazwą szczytu czy nazwiskiem Elizabeth Revol. Jak wspomniałem we wcześniejszym punkcie, kobietę udało się uratować dzięki ekspresowej spinarce ratunkowej innych himalaistów. Jednak Adam Bielecki i Denis Urubko po sprowadzeniu kobiety na wysokość, z której mógł ją odebrać śmigłowiec, nie zdecydowali się wyjść z powrotem w góry. Powodem tego było załamanie pogody. Rząd pakistański wystawił oficjalny akt zgonu Mackiewicza na 30 stycznia. Podróżnik miał wówczas 43 lata. Numer 3. Wybory samorządowe 2018. Sam nieraz będąc na wyborach, słyszałem,
widziałem, jak ktoś komuś zwraca uwagę. Proszę pani, zaznacza pani tylko jedną kratkę w całej broszurze, a nie na każdej stronie. Dobrze więc, że gdy nie jesteśmy do końca pewni, nie tylko na kogo, ale nawet na co głosujemy, to googlujemy. Wybory samorządowe 2018 wyszukiwaliśmy najczęściej pod koniec października. To wtedy właśnie to wydarzenie miało miejsce. Poza informacją, gdzie powinniśmy pójść do urn, a także w jaki sposób prawidłowo oddać głos, sporo mówiło się o różnych rodzajach kart do głosowania. Eksperci wyliczali wady i zalety płacht oraz książeczek. Ostatecznie Państwowa Komisja Wyborcza postawiła na te pierwsze. Numer 2. Avicii. 20 kwietnia 2018 świat obiegła wstrząsająca wiadomość. Avicii, czyli 28-letni wówczas szwedzki producent muzyczny i DJ Tim Bergling, popełnił samobójstwo. Jego ciało z ranami zadanymi odłamkami szkła znaleziono w luksusowym hotelu w Omanie. Avicii osiągnął wielki sukces. Jednym z jego największych przebojów było Wake Me Up. W 2016 muzyk postanowił zawiesić występy na żywo. Już wtedy miał problemy psychologiczne i cierpiał na depresję. Rok później premierę miał film Avicii True Stories, opowiadający o genialnym Szwedzie. Za fasadą wielkiej muzycznej kariery kryło się poczucie bez sensu życia, które Bergling ostatecznie zakończył w kwietniu 2018. Jego rodzina wydała wówczas oświadczenie, w którym stwierdzała, że młody chłopak był niezwykle wrażliwym człowiekiem, żyjącym w za szybkim tempie i nie pasującym do brutalnych realiów show biznesu. I numer 1. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018. Avicii był na drugim miejscu pod względem liczby wyszukań nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Podobnie było w przypadku Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018, tyle że to wydarzenie zajęło wszędzie pierwsze miejsce. Hasło to wpisywano często w towarzystwie takich słów jak otwarcie, drużyny czy wyniki. Jak możemy przeczytać na stronie BBC, na internetowej witrynie BBC Sport i iPlayerze łącznie mecze były wyświetlone prawie 67 milionów razy, co było rekordem w historii stacji. Takie wyniki nie dziwią. Piłka nożna zawsze przyciąga rzesze widzów niezależnie od rodzaju popularnej w danym okresie technologii. Jak podaje oficjalna witryna FIFA, w 2010 telewizyjne transmisje mistrzostw z RPA dotarły do 3,2 miliarda ludzi. I to już wszystko na dziś. W najbliższych dniach na kanale pojawi się więcej filmów podsumowujących miniony rok w internecie. Jeśli nie chcecie ich przegapić, dajcie suba, a w międzyczasie zachęcam was do obejrzenia jednego z filmów widocznych na ekranie. Piona!